Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes 2. W ostatnim odcinku ukończyliśmy poziom czarno na białym, a teraz kontynuujemy dalej z filmikiem. A teraz czas na twoją część umowy, Fist. Zgoda. Super. Wizyta w mitycznym Kunlun. Ja wrócę na górę. Wiecie, zadbam, żeby posprzątali. Na razie! Miło, że odpuścił smęcenie. She-Hulk tu nie próżnowała. No weź! Teraz już moja kolej! Na pewno nie chcesz odwiedzić Kunlun, Daredevil? Fisk Tower to początek. Obrońcy muszą się zająć resztą tego bałaganu na Manhattanie. Przydałaby nam się pomoc. Jak jest jakiś bałagan, to ja się zgłaszam. No i okej. To teraz mamy... Tutaj mamy wykorzystać moc Iron Fista, żeby wyjść do smoczej jamy Kunlun. Albo drużynę Star-Lorda. Mamy też drużynę Thora. Zrobimy w takim razie teraz drużynę Star-Lorda. Czyli... Hala. Rayon Kree. Może po prostu oddadzą ten kawałek, jak grzecznie poprosimy. Nie wydaje mi się, ale... kto wie? Bywało już dziwniej. Według moich informacji nie wydarzyły się jeszcze dziwniejsze rzeczy. A mi się wydaje, że jeszcze przed tym ostatnim odcinkiem ja już właśnie miałem iść jako drużyna Star-Lorda, ale zapomniałem o tym, dlatego wziąłem drużynę Spidermana. No ale nie szkodzi. I tak przecież zdążę to wszystko zrobić. Dobra, gotowi? Załóżcie uśmiechy. Siemka, moglibyśmy może... Intruzi, do ataku! Czyli chyba nie. To tyle, jeśli chodzi o próby dyplomacji. Ale to raczej potwierdza, że mają wewnątrz coś ważnego. Kurczę, na pewno ciężko załatwić tego typa. Nasi wrogowie zostawili chyba coś, co może być przydatne. Ha! Tak! Zwycięstwo! Okej. Powstrzymaj się trochę. Kontynuujemy w takim razie tryb popularny. Ruszmy się, zanim pojawi się więcej Kree! Co? A, tak! Prasa nie śpi, więc ja też nie. Nie śpią też nasi zbieracze rozkawałkowanego Nexusa. Heimdall odkrył odłamek w enklawie Kree w Chronopolis. Ali, kto więc miałby sprostać misji wśród kosmicznych dziwaków, jeśli nie strażnicy galaktyki? Spóźnili się na imprezę, a ich drewniak gada jak papuga, ale wszystko nadrabiają entuzjazmem. Kto wie, może te paskudy Kree nie mają pojęcia, że mają takie cenne coś i nie będą zbytnio przeszkadzać Gamorze i reszcie. Pomarzyć zawsze miło, prawda? No, to teraz po ten odłamek. A wy gdzie byliście? Trzeba było rozwalić coś tam obronnego. Dużo laserów, dużo wybuchów. Tam jest Groot! Po co ja się męczę i kłamię, jak od razu paplesz, że byliśmy na lodach? Skupcie się. Peter, jaki jest plan? No, jeśli się wkradniemy i... Zostałem oszlepiony! Zluzuj, bystrzaku, światło zgasło. To skąd nagle to intymne oświetlenie? Zasilanie chyba wysiadło. Zobaczmy, czy nie można go jakoś przywrócić. Thank you.
zupełnie moja działka. Rozejrzyjmy się tutaj. No, Kree to jest dosyć niebezpieczny przeciwnik. To jest taka rasa zmiennokształtnych kosmitów, z tego co pamiętam. Z nimi też walczyła Fantastyczna Czwórka. Bardzo dobrze, że mamy ten dodatek Monety razy 2. Ogniwa zasilające zostały odłączone. To wyjaśnia brak zasilania. Chyba trzeba je powkładać. O rany! Za dzieciaka byłem świetny w takie rzeczy. A, dobra, już wiem. To co znowu? Wartownicy. Zaawansowane bojowe automaty kroczące Kree. Co? Złe roboty, co wybuchają rzeczy! Ha! Zabawne! Czy to naprawdę wygląda złowrogo? No dobra, idziemy. Czyli widzicie, mamy drużynę Star-Lorda, drużynę Spidermana, drużynę Thora. I każda drużyna ma po dwa poziomy z tego, co się orientuje. Więc w kolejnym odcinku pójdziemy do drużyny Thora. Sobie najść. Usunąć ich natychmiast. No to raczej można uznać, że o nas wiedzą. Z plusów można też odpuścić dyskrecję. Jak jest Groot? Gdybym chciał, to bym milczał. Skupmy się. Musimy znaleźć Ronana. Na pewno ma fragment Nexusa. Te tchórze kryją się za laserami. Jak przejdziemy? Zawsze jest sposób. Zaufaj mi. Rozbroję każdy system obrony. Quill, a nie siedziałeś za to już ze 30 razy? Przydałby mi się teraz superbohater. Więc potem zrobimy poziom z drużyny Thora. Następnie cofniemy się do drużyny Spidermana, żeby tam zdobyć ten fragment Nexusa. Mamy już w takim razie prawdziwego wyznawcę. No i teraz tutaj potrzebujemy Groota. Możesz?
ktoś pomoże! A? No i co? Te biedne laserki nie mają szans! Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? Mam nadzieję, że Star-Lord się tam tepnie. Jakoś. Musieliśmy wyłączać te zgniatarki, jakoś byśmy przeszli. Ty, może tak, ale ja nie chcę skończyć jako naleśnik. Dlaczego miałbyś zostać zamieniony w żywność? Tak się mówi, Drax. Czemu ty wszystko bierzesz dosłownie? Biorę? Oskarżasz mnie o kradzież? Czekajcie, gdzie jest Groot? O, dobra, mamy go. Jest Groot! Ha! Nieźle, wielkoludzie! Albo w sumie odwrotnie. Zacznij! Mam dziwne przeczucie. Bierzmy ten kawałek i znikajmy. Córo Thanosa, czyż tak się zachowuje szlachta? Spędziłaś zbyt wiele czasu wśród złodziei. Ronan, ale żeby od razu złodziei? To bardziej tak, że pożyczamy tyci kryształowy okruszek. Zamilcz. Ten odłamek czerpie moc z nieskończoności Nexusa. Dzięki tej potędze ruszę z wojskiem na Kanga. Zapłaci za porwanie Kree. Ej, to brzmi rozsądnie. Może nie zawadzajmy. O! Być może winienem was puścić, Gryzoniu. Lecz z drugiej strony, me ogary jęcząc głodu, od dawna nic nie jadły. Jam jest brud. Nie sądzę, że chodzi o lody. Oskarżam was o stanięcie mi na drodze, robactwo. A teraz zaznajcie prawego osądu. No okej, okay, dobra. Psy będą się cudnie bawić waszymi kośćmi. Pewnie nikt nie zabrał robopsich smakołyków. Raczej nie. Gdzie kosmo, jak tylko potrzeba? Koniec zabawy jedzeniem, ogary. Bierzcie. Musimy rozwalić te jego psy. Właśnie sobie uświadomiłem, że mamy drzewo, co walczy z psami. No, w końcu jakaś sprawiedliwość, nie? Tak, no po prostu tylko czekać, aż im da z liścia. Wow, Gamora! Zaczynasz się przy nas psuć! Dobra, zaraz zejdzie ten jeden. Jeszcze został drugi.
Dobra, mamy tutaj jeszcze mini zestaw. Fajnie, że ten piesek poczekał. Nas nie atakuje. Nawet nie wiedziałem, kurczę, że Rocket może kopać. Przydatna informacja. Najłatwiej się, kurczę, walczy Star-Lordem z tymi psami. Talos! A więc sam będę musiał wykonać swój wyrok. Może o tym pogadamy? Co powiesz na rewanżyk za tamto? Tym razem żaden taniec cię nie ocali, Quill. Runie na was ogrom mej łaskawej sprawiedliwości. Dobrze, że on co chwilę jest właśnie taki tutaj oszołomiony po tych jego atakach. Nie będzie jakiś trudny przeciwnik, myślę. Przechwycone. Tak, niesamowita precyzja. Nikt nas nie widział. Dosyć! Okej, mamy w takim razie poziom ukończony. Istny kryzys. Poziom ukończony. Dostaliśmy Ronana. Tymczasem. Maximus, ty zdrajco! Chodź, Lockjaw, wróćmy do pozostałych. O, w końcu odblokujemy tego pieska. Nie podoba mi się to. Najpierw królestwo Atilanu tu utknęło, potem ten najazd. Przemykamy po własnym królestwie w cieniu. A więc, Tritonie, czy obawy się spełniły? Gorzej, królowo. Kree zdołali nas najechać, ponieważ ktoś wewnątrz wyłączył osłonę. Jak? Wybacz, królu Blackbolcie. Widziałem twego brata na czele wojsk Kree. Dobrze. Pałac jest chwilowo niezabezpieczony. Chyba nie unikniesz spotkania z bratem. Czy to czas, by odwiedzić salę tronową? Mamy w takim razie drużynę Spidermana, drużynę Black Bolta i drużynę Thora. Kurczę, drużyna Black Bolta mnie ciekawi. Aby tego nie stracić, musimy śpieszyć do wejścia do pałacu. Krystal i Triton powinni wkrótce otworzyć drzwi. Jest zbyt cicho. Okej, kurczę. Dobra, dojdźmy sobie w takim razie tylko tam. Bo już nie zacznę poziomu w tym odcinku. Tuż przed tobą dzieją się rzeczy. Może to Kang.
Co by to nie było, sprawiedliwość zatriumfuje. Przygotowywanie do perigenezy. Proces nie został autoryzowany przez rodzinę królewską. Proszę zatrzymać operację i oddać się w ręce najbliższego stróża porządku, podając zdradę stanu jako popełnione przestępstwo. Czy wiesz, że perigenezy nie należy stosować na istotach innych niż nieludzkie? Wyniki... Oto i jest. Niemądrze byłoby otwierać te drzwi bez usunięcia tej przeszkody. Cel namierzony. Intruzi zostaną wyeliminowani. Ostrzeżenie. Obszar pałacu zamknięto na rozkaz jego królewskiej mości Bla. Przechodzenie w tryb naprawy. Proszę czekać. Przechodzenie w tryb naprawy. Proszę czekać. Ostrzeżenie. Obszar pałacu zamknięto na rozkaz jego królewskiej mości Bla. Ostrzeżenie. Obszar pałacu zamknięto na rozkaz jego królewskiej mości Bla. Ostrzeżenie. Obszar pałacu zamknięto na rozkaz jego królewskiej mości Bla. Powalimy to coś. Ostrzeżenie. Obszar pałacu zamknięto na rozkaz jego królewskiej mości Bla. To zaraz rozwalimy tego robota. Ostrzeżenie. Obszar pałacu zamknięto na rozkaz jego królewskiej mości Bla. Dobrowolna kapitulacja będzie mile widziana. Ostrzeżenie. Obszar pałacu zamknięto na rozkaz jego królewskiej mości Bla. Cel namierzony. Teraz są kurcze dwa takie robociki. Przechodzenie w tryb naprawy. Proszę czekać. Ostrzeżenie. Obszar pałacu zamknięto na rozkaz jego królewskiej mości Bla. Powalimy to coś. No już, kurczę, padaj. Ostrzeżenie. Obszar pałacu zamknięto na rozkaz jego wyłączanie. Ach, Triton i Krystal nie zawodzą. Spieszmy stawić czoła Maximusowi. Okej, dobra. To by było w takim razie tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z mojej serii Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes 2. Cześć!